z którym dzisiaj Legii przyszło grać. Dwa razy grali w eliminacjach do Ligi Europy. Co ciekawe, z ósmego miejsca w lidze tam się udało im zakwalifikować, no bo inne zespoły były wykluczane z różnych względów. A teraz zobaczmy, bo jest doskonała sytuacja dla Legionistów. I proszę bardzo, mamy pierwszego gola dla drużyny z Warszawy. Legia Warszawa obejmuje prowadzenie w meczu z Botoszani. Wypuszczony tutaj Blasz Kramer przez Ernesta Muciego. No i ta cała sytuacja zakończona perfekcyjnym strzałem. Minięty Duka. No i mamy 1-0 dla Legii. Lewa noga Kramera. Dobrze się to rozpoczyna dla stołecznego klubu, ale też duża niefrastobliwość w defensywie. Tak chyba może przy Botoszani do Legionistów. Kiedy piłka była w okolicy pola karnego Legii, to jednak dali się tutaj ukąsić. Prosta właściwie sztuka, jedno prostopadłe podanie. No i za momencik może być jeszcze groźniej. Teraz Mark Gwol i 2-0. Ależ to jest zabawa. Legii Warszawa w szwac, ależ też łatwo przebił się król strzelców Ekstraklasy. 2-0 już w 11 minucie. Botoszani w absolutnym szoku. Botoszani wręcz w strachu, chciałoby się powiedzieć, patrząc na zachowanie defensywy rumuńskiego rywala. Znakomite to było w wykonaniu napastnika Legii Warszawa. No widzimy, że tutaj minął sobie jednym przyjęciem piłki rywala, wyszedł na doskonałą sytuację i mamy 2-0. Zastanawialiśmy się trochę przed meczem przy Ligu Santander, a więc nie byle jakie marki ma na swoim koncie Elite. No i ta lewa noga, której tak dużo się słyszy, szczególnie w tych gierkach wewnętrznych, błyszczał. Teraz podanie prostopadłe w Szołek, Oni Kramer i 3-0 z dużą łatwością. Warszawska Legia. Znakomite podanie w Szołka, bardzo dobre zachowanie Kramera i to jest gol, który należy się Legii Warszawa. Strzela go zespół zdecydowanie lepszy w tej pierwszej połowie. Uśmiechnięty Kramer. Zobaczmy raz jeszcze. Znów prostopadłe podanie do prawej strony w Szołek. No, zachował się idealnie. Przyjęcie piłki, spojrzał, jak ustawiony jest partner. Zagrał idealnie w tempo. Nie było spalonego. I już trzybramkowe prowadzenie Legii Warszawa. No, w Coryku nazywane El Pistolero. Kramer, no i w końcu. Tak należało podać, nie inaczej. A łatwo tutaj było, za mocno, za lekko podać. No, mieliśmy taką sytuację kilkanaście minut temu. Piłka wtedy z lewej strony zagrywana w stronę Wszołka. Wtedy za lekko, teraz już zdecydowanie lepiej. Ojoj, oj. No panowie Botoszani, to tak to nawet na sparingach nie powinni się zachowywać. Mamy czwartą bramkę dla Legii Warszawa. No chyba jeden z łatwiej zdobytych goli przez Kramera w jego karierze. A za dużo TikToka chyba w zespole Botoszani, bo to na razie nawet nie jest wakacyjny lot-lot, tylko wakacyjny odlot w wykonaniu defensywy rumuńskiego zespołu, no bo tak nie można grać nawet w sparingach, a Kramer z dużą łatwością ładuje piłkę do bramki po raz czwarty dla Legii w tym meczu. Iwanow chyba jeszcze odczuwa skutki tego, czy jakąś akcję Botoszani, żeby trochę przetestować defensywę warszawskiej Legii. No na razie nie ma na co narzekać, no ale też musimy pamiętać, jaka jest to jakość rywala. Zobaczymy, jak będzie przeciwko Karabachowi i Red Bullowi Salzburga. Teraz Mark Gwal. No z taką łatwością te bramki wpadają na rzecz Legii Warszawa, że tutaj za bardzo nawet nie ma czym się emocjonować, a Gwal może cieszyć się z kolejnego trafienia dla Legii Warszawa. Znów prostopadłe podanie z linii obrony, znów niefrasobliwość defensywy Botoszani. I mam wrażenie, że trudniej zdobyć gola na treningu Legii Warszawa niż w dzisiejszym meczu. No też trzeba powiedzieć, że dzisiaj golkiper Botoszani specjalnie nie przeszkadza. No też w wakacyjnym trybie zdecydowanie. Zdecydowanie. Dukan może nic nie zawalił, ale też absolutnie nie pomógł.